Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Będzie to krótki odcinek o kolejnym magicznym chłopcu, tak, z Brazylii tym razem. A mianowicie chłopak nazywa się Endrick, ma 15 lat, jego pozycja to ofensywny pomocnik prawy lub napastnik. Jest ogromnym talentem, obecne umiejętności ma przyzwoitą ocenę na GWG gwiazdki, ale potencjał ma znakomity. Obecna jego wartość w grze to od 12,5 do 16 milionów euro. Gra on obecnie w drużynie Palmeiras z Brazylii. Czy jest to nowy Ronaldo Luis Nazario de Lima? Nie mylcie z Cristiano Ronaldo, tylko mówię o tym Ronaldo, prawdziwym Ronaldo, tak, z Brazylii. Przyjrzyjmy się jemu. 15 lat na początku gry ma. No i zobaczmy jego parametry, takie, które są na ten moment w wieku 15 lat. Zobaczcie, jak chłopak już wygląda. Dribbling 14, czyli to, co lubimy w takich piłkarzach, tym bardziej właśnie z Brazylii. Przyjęcia piłki 13. Podania ma już na poziomie 10, więc na pewno z czasem się one jeszcze wyrobią, jeżeli odpowiedni trening mu dacie. Karne 11. Ale przejdźmy jeszcze do tych bardziej właśnie, które na boisku są potrzebne. Technika 13 i wykańczanie akcji też już ma 13, jak na 15-latka, no to jest świetne. No i zobaczcie to, błyskotliwość 18. A jak tu jest napisane, ten atrybut odzwierciedla naturalne predyspozycje piłkarza do nieszablonowych zagrań. Jeżeli on ma błyskotliwość 18 w wieku 15 lat, technikę wykańczania akcji 13 i dribbling już ma 14, no to wiecie, co będzie, jak będzie miał 21 na przykład, nie? Sprawdźmy pozostałe parametry. Gra bez piłki 12, opanowanie 12, przewidywanie 12, przegląd sytuacji 11, więc też już jest na spoko poziomie. Przyspieszenie 13, równowaga 13, silny już jest w miarę, bo 12, sprawność 14, szybkość 13, zwinność, która też jest bardzo ważna przy tego typu parametrach jak dribbling i wykańczanie akcji, też już jest zwinność 13, więc no, te parametry troszeczkę podrasuję. Przyspieszenie i tak dalej, tak, no plus te techniczne, to będzie prawdziwym kocurem. No nie jest on na ten moment raczej do słabego klubu, bo słaby klub tyle kasy raczej na niego nie wyłoży i na początku gry, nawet chyba grając, no nie grałem Barceloną czy Realem, czy z Manchesterem City, ale Milanem, Arsenalem, no to na początku gry nie chciał, pomimo że Palmeiras zgadzało się na sprzedaż, nie chciał przejść, ale był skłonny do wypożyczenia. Jak się potoczyła jego kariera, pokażę wam w kolejnym odcinku, to zrobiłem taki odcinek testowy AC Milanem, gdzie sprowadziłem tych kilku grajków, o których już wam wspominałem, akurat tych lepszych, tak, lepszych i trochę droższych, o których wam wspominałem, tak jak norweski Messi czy turecki Zidane, tak, czyli Arda Güler i Andreas Schleudrup, i pokażę wam ich i jego w kolejnym odcinku, jak się rozwinęli po chyba mniej więcej 10 sezonach, ale nie w symulacji, tylko w normalnej już rozgrywce jako menadżer, bo te symulacje nie zawsze pokazują, jak potrafią się ci piłkarze rozwinąć. No tak więc, jak widzicie, 15 lat, świetne parametry już na ten wiek, nic tylko kupować i dawać mu szansę przez te parę lat, żeby wskoczył jak najszybciej do pierwszego składu, znaczy jak najszybciej, no wtedy w momencie, kiedy już będzie gotowy i rzeczywiście przydatny. Naprawdę, naprawdę polecam piłkarza. No i zapraszam do kolejnego odcinka, który już niedługo wleci, gdzie właśnie pokażę wam, jak się chłopak rozwinął. A jeszcze momencik, pokażę wam go na Transfermarkt, jak wygląda w rzeczywistości, tak? Aktualna wartość rynkowa 20 milionów euro. Takie najświeższe informacje to 8 meczy, 1 asysta. Supercopa de Brazil zagrał 64 minuty i 500 minut zagrał to jest chyba druga liga, czy trzecia liga brazylijska, Paulista 1, szczerze wam powiem, że nie wiem, no ale zobaczcie, już jest wyceniany na 20 milionów. Na 20 milionów już jest wyceniany w rzeczywistości, więc no ciekawe, ciekawe, czy chłopak się naprawdę rozwinie i będzie kolejnym Ronaldo. Do zobaczenia.